Cześć, jestem Cydi i witam was w serii Zagrajmy w Metal Gear Rising Revengeance. Jest to odcinek, nie wiem który, ale zaczynamy sobie misję numer 4. I czeka nas pewnie długa cutscenka, nawet nie. Trafiliśmy tutaj do jakiegoś miejsca. Tak, w poprzednim... W poprzednim odcinku zabiliśmy Monsuna, czyli naszego bossa, przez co odblokowaliśmy nową umiejętność, czyli to, że w końcu Raiden właściwie już nie jest tym Raidenem, którego do tej pory znaliśmy, a jest teraz no w swoim takim oryginalnym wcieleniu Jacka Reapera. I teraz niszczy po prostu, ma taką umiejętność, że za... gdy ma naładowaną swoją tą umiejętność ciachania wszystkiego jak leci, potrafi dzięki temu włączać teraz właśnie tego Jacka Reapera, nie wiem, modyfikację, system, i wtedy każde jego cięcie działa tak jak cięcie w systemie tym... właśnie w Blade Mode, i wtedy możemy po prostu ciachać wszystko na drobne kawałeczki i... no i ciachać, no... epicko to wygląda i... no nie grałem kilka dni w tą grę, więc... nie wszystko pamiętam, no i jak możecie też zauważyć pewnie, mam troszkę ulepszoną swoją postać. Bo jeszcze gdy grałem kilka dni temu, no to właśnie do takiego momentu ją doprowadziłem, nie uciekaj piesku. Niby on już ginie, więc wystarczy do niego podjechać i go przeciąć. Przeciąć go w taki piękny sposób. Nóżki, wszystko. I jemy serduszko. Piękne. Ja wiem, że to nie jest serduszko, powtarzam po raz kolejny, ale... ale będę to tak nazywał, bo mogę przecież. O, kto mi zabroni? Tutaj niestety ta misja się chyba nie kończy. Nasza misja to wiadomo, że się nie kończy, ale... w tym miejscu czeka nas troszkę nudnawa walka. Rozcinaj to, rozcinaj pięknie. Tylko że się nie rozcięło, mimo że piękne cięcie zrobiłem do dołu, to się nie rozcięło, szkoda. Co tu leży? Jakieś ulotki, to spadaj. Nienawidzę reklam. Znaczy w sumie nie nienawidzę, są spoko, tylko... tylko czasem irytują. Chciałem to zrobić teraz Blade Mode'em, ale zapomniałem go włączyć. Co tu mamy? Żyćko, granat. Właśnie, czy mogę to zrobić takim prostym cięciem? Pięknie. I czy... o, zniknęło. Tak nam to troszkę ułatwili. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. Hmm? Seems the guards are storming the building. Raiden, get back to the entrance. Buy me some time, elevator operational. You can control that UGD as well. Give them hell! No to, że tak powiem, mamy mały problem. Na szczęście mamy tutaj broń, która jest całkiem potężna, byle tylko nie wprowadzić przeciwników na górę, bo wtedy wręcz... no wszystko to traci sens i zaraz przyjdą nam, do nas od pleców i nas będą siekać. Ogólnie w tej walce liczy się, żeby zabijać najmocniejszych przeciwników, jak na przykład ci latający, których jest tu nasrane mega masakrycznie dużo. Ale to nie oni tutaj będą sprawiać problem. W ogóle rozwaliłem ten globus cały, co jest tam na środku. Zaraz tu się pojawią nasi koledzy nowi, których będę chciał bardzo szybko załatwić. To nie was miałem na myśli. Wy zwykli jesteście naprawdę tutaj mało warci, mogę was spokojnie rozstrzelać, szczególnie że mam nieskończoność amunicji i nie muszę też czekać, aż się ochłodzić, cokolwiek i tak dalej. Mogę po prostu ich rozstrzeliwać jak tylko mogę. A, dobra, już wystarczy. Nie wiem czemu nie wyskoczyli nam tutaj tacy mega bossowie jakby, bo poprzednim razem jak grałem dwa razy to byli. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors.
You need to get to the 20th floor and pass the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the... In any case... No tak, teraz musimy rozwalić 3 systemy bezpieczeństwa tutaj. The electrical panels are most likely hidden in the woods. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Jak się włączało ten system? Okej, strzałką do góry. Przez przypadek użyłem też apteczki. To możemy robić po cichu, ale... Kto by grał w tą grę po cichu? Strzałka do góry. Gdzie jest pierwsze narzędzie? O... Tu jest czysto. Plus tutaj nie ma żadnych przeciwników. Ja nie będę się tutaj babrał w tym. Starając robić po cichu to... Bo po co, skoro to jest w końcu slasher? I w ogóle strzelają do nas z bazuki. Na szczęście jesteśmy cyborgiem i to dla nas żaden problem. Dobra, włączamy Reapera. I teraz po prostu sieczemy ich na pół, po prostu. Ich ciała się rozpadają od naszych zwykłych takich uderzeń. Teraz... A, myślałem, że naładuję sobie Reapera tutaj, walcząc z nim. Ale myślę, że w tej... Wow, a młódźka, młódźki nie chciałem. Tego małego bym chętnie rozwalił tak normalnym sposobem. Tylko właśnie chcę go rozciąć na pół, gdy będzie taka możliwość. No póki co niestety takiej możliwości nie ma, to ślizganie się ciągle mnie mega jara w tej grze. W sensie ślizgając się możemy ciąć przeciwników tak leżąc na ziemi i machając rękami, to jest świetne. No to zajmijmy się naszą młódźką, jeśli to jest w ogóle ta młódźka cała. Chyba nie, chyba to jest jakiś inny, zwykły przeciwnik, nudny. Ja już oczywiście umiem parować i to robić wszystko, czego nie robimy przez pierwsze kilka odcinków. Za co mi naprawdę wybaczcie, że tak lamiłem przez pierwsze odcinki. Ale tak już było. No, akurat to był ten generator i przez przypadek go zniszczyłem. Generator czy cokolwiek to było? Ktoś tu jeszcze przyszedł? A, ty. Oni naprawdę są beznadziejni. Nie widać naszego drugiego celu. Rozwal tą puszeczkę i kwiatka przy okazji. Chcę zbierać tutaj te pakunki z życiem, bo one się przydadzą w razie, gdybyśmy mieli jakąś trudniejszą walkę z bossem, czy coś w tym stylu. Tu widzę, linia się ciągnie. Czy tutaj to idzie? Nie, tutaj widzę granata na mapie. Tu się wszystko ciągnie i tu chyba to dochodzi ogólnie. Okej, jeden. I tam drugi też był niedaleko, więc... Tylko teraz niestety pojawiają się przeciwnicy, którzy mogą być troszkę problematyczni. To nie jest to? Myślałem, że to to. Więc musi być gdzieś w tym pomieszczeniu ten cały generator. Domyślam się, że gdzieś tutaj. Okej. Okej, idę. Tu jest gate? Nie, tu jest gate. I pojawia się ten przeciwnik, którego niekoniecznie lubimy. Którego bardzo niekoniecznie lubimy. Dlatego chcę teraz spokojnie naładować sobie moc Jacka Reapera. Chociaż w porównaniu do takich krokodyli, z którym już walczyliśmy, to on jest naprawdę słaby. Okej, Reaper i teraz... Ta nasza pałka, którą... Ta pałka, którą zdobyliśmy u pierwszej pani boss, jest taka potężna, że... No, ona w połączeniu z Jackiem Reaperem jest po prostu niezniszczalna wręcz. Jeszcze ktoś przeżył? Strasznie nie lubię tych robaczków. Naprawdę, są nudne. No dawaj, action, coś tam, attention. Uruchamiamy sobie drzwi, czy tam windę, czy cokolwiek i... Chociaż nie wiem, jak wyłączając generatory włączyłem windę. Drzwi.
must say, I have turned... What you get at, most of the time, you're compared to average most of them. Perhaps. This shouldn't be news. Yet. Just, I do my business. No, nie zgadzają się do tego, jak mają wykonywać misje, więc... Dobra, teraz jest chwila, żeby... Fuck, uciekaj Raiden. Tutaj jest misja taka po prostu ucieczki, w której musimy uciekać. A, kamera, nienawidzę kamery w tej grze. Kamera jest naprawdę irytująca i to jest taka jedyna ważna wada w tej grze, na którą narzekał chyba każdy, kto w tą grę grał, więc też się dołączam. Okej, co teraz? Dobiegliśmy do jakiegoś miejsca. Mamy bazukę. Pewnie będziemy musieli nią rozwalić naszego bossa, czy coś w tym stylu. Nie wiem, co tam było, ale coś pewnie było. I czy mogę was ominąć, czy pojawi mi się... What the fuck? Wskakuj, Raiden, wskakuj. Chyba, że wolisz, żeby cię nazywać Jack. Jak tam wolisz już? Mi to naprawdę bez różnicy. O, granat. Mam nadzieję, że zaraz akcja się nie zatrzyma i nie każą nam po prostu tutaj walczyć i zrobią nam niewidzialną ścianę. To by było słabe w takiej sytuacji. Okej, chyba jesteśmy na miejscu. Siema Mućko. Dobra, tarczy zniszczony. Nie chcę zbyt dużo naszego trybu stracić. Okej, koniec. To było krótkie. To było krótkie, ale przyjemne. Tylko co teraz? Mam stąd wyjść, bo tu tak się fajnie układa? Raczej nie, bo zginę. O, tak. Uwielbiam to. Świetne, genialne, super, mega. I co, biegniemy pod górę za pomocą naszych nóżek, a raczej obcasów. Nie nazywajcie go pedałem, bo nosi obcasy, bo te obcasy są potężne. Tylko że właśnie zginąłem przez nie. Dobra, jesteś pedałem, Raiden. Nie, no nie jest. Dobra, nie będę się interesował jego orientacją, bo mnie to średnio obchodzi. Ważne, że potrafi walczyć i to całkiem niezły w tym jest. I co teraz? Dobra, uspokoiło się troszkę. Almost there. I have just finished analyzing that late security. You should find an indoor garden up. A garden? A Chinese garden, apparently. All right. Something I need. Not at all. The only pass through that area to other. I found a route to the other controls. I have located element now. Ogólnie mamy teraz dojść do ogrodu takiego japońskiego, przejść przez niego i dojść do windy. Tutaj możemy się skradać albo nie. Wybieram opcję albo nie. Bo jest znacznie przyjemniejsza i szybsza, to w końcu nie jest Metal Gear Solid, tylko Metal Gear Rising. Dawaj serducho. Czy wy też mi oddacie swoje serce, kochani? Wracając do orientacji, to tak... nieważne. Jakie genialne. Ten wir jest... całkiem trudny do zrobienia, ale jak już się uda, to wow, niszczymy. No tutaj rozcięcie serduszek mi nie wyszło do końca, ale... ale mniej więcej. Okej. Ktoś jeszcze został, czy to już koniec? Siedzą tu maluszki. W każdej chwili mogę oczywiście włączyć system Jacka Reapera, ale szczerze mówiąc nie jest to raczej teraz potrzebne. Bo i tak ich nieźle niszczę. Nawet bez tego. Już mam naprawdę postać wykoksaną ostro i... i takie tam. Radzę sobie. W skrócie mówiąc.
I czy to już wszyscy, czy nie? Gero! Cokolwiek to znaczy. Ale Raiden lubi to bardzo krzyczeć, jak tylko może. Więc okej. Okay. Ty już jesteś jakimś przeciwnikiem wyższej ligi, widzę. Ale uwierz mi, nie będziemy mieli z tobą problemów. No nie da się co prawda właśnie ciebie rozciąć, ale... Da się ci na przykład odciąć rączki. Właśnie najgorsze jest, że gdy takim przeciwnikom się odetnie ręce, to stają się dwa razy silniejsi, bo mają taki genialny, bardzo mocny atak nogami. Który bywa i troszkę irytujący. Tak skaczą na nas z całej siły tymi nogami i... No, to boli. To troszkę boli. A, niewidzialne ściany, czemu? Tutaj ogólnie mamy bardzo mocnych przeciwników, z którymi naprawdę nie chcę walczyć. Raczej bez tego się nie obejdzie. Ta lokacja jest ogólnie słaba całkiem. Nie lubię jej strasznie. To było piękne. Tak wjazd na chatę i od razu w locie cięcie. A, wracam się tędy. No ta lokacja jest masakrycznie słaba. No chciałem to zrobić po cichu, ale mi nie wyszło. Więc teraz mój plan to zebranie przeciwników w kupę, włączenie Jacka Reapera i teraz robienie masakry. Bo to naprawdę robi masakrę każdemu przeciwnikowi, bez względu na jego jakość, wielkość, masę, wszystko. Ktoś tu jeszcze został? A, ty zostałeś. Ciebie już zrobimy bez tego. Gdy się przeciwnik świeci na złoto, ogólnie to wtedy oznacza, że niekoniecznie możemy zablokować jego atak. Tak jak na przykład teraz, gdy się na złoto nie świecił. Ale już gdy jest w takim stanie, gdy cały jest na niebiesko, to możemy go spokojnie rozwalić. I wyjąć mu kręgosłup, serce, whatever. To już przeciwników być nie powinno, możemy spokojnie stąd spadać. Tak mi się wydaje, mam taką nadzieję ogromną. No, będę reachował elevatora. My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Huh. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, then glad to have you along. Roger. You can reach the server room via the freight elevator just ahead. Tu jest ta winda cała? Nie, tu jest masa przeciwników, więc... Wypadałoby wyekwipułować tą naszą... Gdzie ty wlazłeś, Raiden? Wyekwipuj pudełeczko, albo to. No i postaramy się pomijać tych przeciwników jakoś. No szczególnie tego, który wygląda na potężnego. Nikogo tu nie ma. Weź go z góry. Zdejmij go jakoś, ta kamera jest taka zła. Okej. Okay. Jeszcze oddaj mi swoje serce. Tak na koniec. Dobra, ciebie bym chętnie zdjął od tyłu.
Okej. Give me your heart. Thanks a lot. I został jeden. No, na jednego to nawet nie warto jakoś się starać, żeby to zrobić po cichu, ale spoko. Zawsze to właśnie mamy to. Te serca, które pewnie nam dają troszkę punktów na koniec walki czy coś. I czas się przejechać windą. Oczywiście windy w grach to znaczy walka z tysiącem przeciwników w jednym miejscu. Aha, te ptaszki mają takie jakby bazuki w sobie. Tak jakby ptaszki mają takie jakby bazuki w sobie. Sięgniesz go? Sięgniesz. Co prawda nie tak jak chciałem, bo serduszka nie zdjąłem, ale mimo wszystko. I jako już odcinek zbliża się do czasu 30 minut, to... O tak. Czeka nas tu walka z bossem, albo bossami jednym, dwoma, trzema, pięcioma. Coś koło tego, więc w kolejnym odcinku będzie taki odcinek bossowy. I będzie się działo, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Rising Revengeance i cześć, i łapka w górę, i cześć, i łapka w dół, i cześć.